Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemoprzemek. I witamy was w kolejnym odcinku kawy. Rozmówek. I wina. Twoja. I planszówek, myślałem, że to... Dobra. Więc słuchajcie, dziękujemy jeszcze raz naszym darczyńcom, którzy wysłali nam w prezencie nasze kubeczki, z którymi dzisiaj sobie siedzimy. Nie będziemy już na zawsze oczywiście z nich korzystać. No tylko w dniach urodzinowych, moim zdaniem, bo one są urodzinowe. 100 lat, 100 lat. No a czy twój dzień urodzinowy minął obiektywnie? Mój już tym bardziej. Aczkolwiek ja miałem 3 razy urodziny w tym roku, bo miałem w firmie tu, tak. Później miałem ze znajomymi i z rodziną. No ty, Przemo, jesteś taki urodzinowy, ale, imprezowy chłopak. Wiesz, bo to chodzi oczywiście o to, że... wszystko było w grupie do 5 osób w odległości 3 metrów. No tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że to pandemia spowodowała, że miałem tyle urodzin, bo się nie dało wszystkich na raz wrzucić. Masz 15 znajomych, cyk, 3 urodzin, dokładnie. Słuchajcie, ogłoszeniowo zanim pójdziemy dalej, tak. Mamy dzisiaj gry, mamy tak. Dzisiaj 5 gier od Trefla, tak. O których powiemy, wiecie, tak, może nie do końca jak z karabinu, ale trochę jak z karabinu. Tak. Powiemy też jeszcze o paru innych rzeczach, ale najpierw tak. Ogłoszenie związane z Szablą i Krwią. A więc Szabla i Krew, kampania trwa na Zagram w to, warto to sprawdzić, naprawdę bardzo fajny autorski projekt, gra, która jest ekskluzywna, więc nie będzie innej szansy niż zdobyć ją tu i teraz. Więc trzeba pójść się zdobyć tu i teraz. Jak ktoś nie wie, to jest i gameplay, i filmik na tym kanale, i wywiady z twórcami, i wiele innych rzeczy. Zagram wy? Kropka to. Więc jeszcze kilka rzeczy a propos prezencików. Po pierwsze, dostaliśmy dodatek... Dostaliśmy, to jest dużo powiedziane. Tak. Bardzo. Bardzo dużo. Dostałem dodatek do Viticulture zatytułowany Toskania. Tak. I jeszcze nie udało mi się w niego zagrać, ale już chciałbym pokazać i powiedzieć, że jest, że gra jest bardzo fajna, więc dodatek pewnie też warto mieć. A co kluczowe, dostałem opówkę w postaci win. Dużo. No tam z pięć przyszło, Łukasz, ile zostało. Jedną butelkę byś odstąpił, koledze, a nie 6 butelek win, ty i tak nie pijesz. Chociaż ja mam tyle win w chacie, że... No o czym mówimy, Przemo? Bo mi drewno, zostało jeszcze z wesela. Drewno, nie będę woził drewno do lasu. No też prawda. No. Więc dzięki dla Phalanxa, Viticulture z winem bardzo pasuje, ale nie tylko Viticulture z winem. Tak. I Viticulture nie tylko z winem. Wszystkie te trzy kombinacje. I wino bez Viticulture. To powiedziałeś ty, czy ja to teraz powiedziałem innymi słowami? Nie wiem. Ty podałeś dwie wersje tego samego. Tak? No, a później ty to zobaczę. Powiedziałeś? Czy ja to powiedziałem, co ty powiedziałeś? Tak i tak. No bo to Łukasz już za czy, dużo. Tak jak dużo. Wielokrotnego wyboru było wszystkie powyższe. Kolejne ogłoszenie jest takie, że Small World of Warcraft już prawie postawiłem kropkę. Tak. Aha, widzisz, no. Już miałem za mało tlenu, żeby dokończyć. Tak. Jest grą, co do której dostaliśmy, znów może tak, ekskluzywny dodatek, który występuje tylko w 3 kopiach na świecie. Naprawdę? Michał zrobił swój własny dodatek. Nazywa się Vulpery. I to jest rasa. Normalnie jest dwustronny kafelek. Jest strona aktywna, strona wymierająca. Jest frakcja, jest liczba, są żetoniki z rewersem i jest specjalny znacznik karawany. Ja nie znam World of Warcraft, ale zakładam, że Vulpery mają coś związanego z karawaną. I tu jest opis zasad, jest informacja, że dostajecie wy i trolle, czyli zakładam sklep 3trolle.pl. Dobra, Przemek, żadnych moich dowcipów nie łapie. Barni za kamery się śmieje przynajmniej. Tak, trolle mega. Razem z moim przyjacielem, dla którego to zaprojektowałem, jesteście jedyni na świecie z nową rasą do Small World of Warcraft. No tak, nie do końca jedyni, nie? Co to znaczy? No, że ktoś jeszcze dostał, tak? Trolle? No, my, trolle i jego przyjaciel. A, jedyni... że to jest do nas komentarz wszystkich. Okej, dobrze, rozumiem. Podał swojego maila, a mnie podam. Nasz widz po prostu sobie zrobił, wymyślił i wysłał. I mi się przypomniało, tak. Że ja też kiedyś wymyśliłem rasę do Small World. Ja, ale stworzyłeś ją w taki piękny sposób? Tak, dokładnie w taki sposób. Jak jeszcze był Small World 1, to na prezent ślubny pamiętam, że między innymi daliśmy znajomym właśnie Small Worlda i wymyśliłem, teraz nie da sobie ręki uciąć, ale coś było związane, że jest żona i mąż czy coś takiego, albo ona i on po imieniu, to było naprawdę 8 lat temu. Więc, czy 7-8 lat temu, więc nie pamiętam, ale pamiętam, że zaprojektowałem pomysł i chodziło o to, że oni jak razem byli, to był jakiś mega bonus, a jak nie, to nie. Ale nie pamiętam szczegółów.
Ale wymyśliłem i też wydrukowałem, także znam to uczucie. Jeden egzemplarz na te wszystkie miliardy ludzi. A ja zrobiłem jeden w ogóle, po prostu jest jeden. Muszę napisać do nich, czy oni go wciąż mają. Tak, tak. Bo teraz to mogłoby być złoto, co? Jakbyś teraz, wiesz, crowdfunding, zagram w to. Jeden sztuk. Sztuk jedna, dokładnie, do ufundowania. Nie, to nie crowdfunding, to jakaś licytacja charytatywna mogłaby być, wiesz. Tak. Ratujemy swój własny budżet domowy. Tak, cena wywoławcza 10 tysięcy. Zadzierzyłeś mnie straszliwie. Ja kiedyś stworzyłem, znaczy moi znajomi na urodziny stworzyli kartę do Benga dla mnie i tam były, my byliśmy tymi postaciami, tam były nasze zdjęcia i nasze funkcje, więc można, to widzisz, zanim Valhalla była z moją twarzą, to już można było pograć w Benga. Twoją postacią. Mhm. Tak, no, taką szczupłą bardzo. No właśnie chciałem powiedzieć, że... Nie poznałbyś dzisiaj. Musimy jakoś... Bez brody. Musimy cię wepchnąć do jakiejś kolejnej gry, żeby zaktualizować sytuację. Bo tak, ludzie sobie myślą, miękko powiem. Fajny gościu z brodą, nie? No to nie, ale jaki ma związek z Przemkiem? Tak, to prawda. Ogromny. Przemysławie, jak tam konkurs wtórny i komentarze od naszych drogich, kochanych widzów? Już ci czytam, Łukasz. Przejdźmy może do takiego najpierw pytania dla ciebie. Ja mam też w ogóle pytanie do widzów, czy w jakiś sposób, oj, to jest pytanie po prostu, nie powiem, że to jest konkursowe, okay. Bo nigdy nie wiemy, gdzie jest konkurs, tak. Ale napiszcie w komentarzach dzisiaj, oprócz tego, że zazwyczaj w tych komentarzach są próby odpowiedzi na pytania z przyszłości, więc w sensie, jest Meksyk. Jest taki Meksyk już w komentarzach, chciałem ci tylko powiedzieć, ja mam wrażenie, że ludzie po prostu kopiuj wklej, wklejają komentarze z innych filmików, tak po prostu. Że to jest to jakiś komentarz, ale on tak. Nie jest w tym temacie. Ja studiowałem filozofię i dla mnie już powoli jest sufit. Tego, co może się znaleźć. Słuchajcie, kochani, bo żebyśmy nie przeszli z tymi naszymi konkursami wtórnymi, tak. To oczywiście zabawa trwa dalej. Odpowiadacie na pytania, które pojawią się w przyszłości, tak. Ale metodą nie jest do końca jest zgadywanie tych pytań, tak. Tylko branie udziału w dyskusji o odcinku. Na przykład dzisiaj dyskusja jest, w co graliście na 11 listopada, czy jest coś, czy na przykład coś, co wam chciało ten klimat Święty Niepodległości podkręcić, tak. Czy po prostu było wolne i zagraliście w coś, podzielcie się tym. To jest dla nas ważne i ciekawe. Ja na przykład się podzielę, że grałem ostatnio, niekoniecznie z okazji Niepodległości, tak. Ale odświeżyłem sobie ostatnio dwie gry, Cytadelę i Luxor. O. Odświeżyłem więcej, ale powiedzmy, że te dwie mi wpadły do głowy. Widziałem. Luxor wciąż działa. Tak. Jest wciąż bardzo fajny, Cytadela też, aczkolwiek grupie, w którą grałem, nie siadło. Ja dosyć szybko zacząłem z nimi wygrywać. Szybko ukradłem kogoś, szybko tam coś i oni mówią, jojo, on zna karty i popsuł ta gra. Więc to jako ciekawostkę. A wy w co graliście 11 listopada? To ja ci powiem, Łukasz, że ja odświeżyłem ostatnio z moją żoną Summoner Wars, Krasnoludy versus Gobliny. I moja żona na urodziny kupiła mi Summoner Wars. Nie mogłem Mastersetu dostać, więc kupiła mi Orki versus Elfy. I jeszcze jakieś dwie dodatkowe talie. No więc bo już... Teraz, moja żona bardzo lubi Summoner Wars, rozumiesz to? Będziemy rypać Summoner Wars. A w przyszłym roku? Teraz mogą nas zamknąć. Ja będę tylko jeszcze tam z dwie talie sobie kupię i mogę do kwietnia przesiedzieć w chacie. Nie mów tak. Dobra, nie zajmujemy stanowiska a propos COVID-u. Ale to wiesz, że będziesz mógł w przyszłym roku w takim razie wygasić się Summoner Wars, a rozpalić się Lumeria. Ups, no. Ale wreszcie chodzimy do waszych komentarzy. Kochani, bierzcie udział w rozmowie. Ile razy dzisiaj kochani pada, nie? Bierzcie udział w rozmowie, ale niekoniecznie może zawsze tak, wiecie, nie? Antycypując tak. Dzikie pytania. Tak, tak. Co tam, tak. Co tam? I tak, to tak powiem ci tylko psim swędem, że były komentarze odnośnie tego, że mówiliśmy ostatnio o DC Wieczne Zło. Tak. Gra crowdfundingowa, a ja nie użyłem słowa... Deckbuildingowa. Nie, tak, co powiedziałem? Deckbuildingowa, przepraszam, ja używam... Powiedziałeś crowdfunding, powiedziałeś nic. Powiedziałeś swoje słowo, które jest podobne do czegoś, co nie jest tym, co... Ja wiem, przepraszam, ja mam wtórnie, mówię dziwne słowa, przepraszam. Tak. Ponieważ mój mózg już nie ma czasu się zastanawiać nad tym, co było, on już myśli nad tym, co jest jakby przed nami. Więc jakby chodzi o to, że nie użyłem słowa gry, która jest deckbuildingowa. A, że mówiliśmy o deckbuildingu. Ale nie używajmy jej. Będzie drugi odcinek bez... Was trzy komentarze, trzy osoby to zauważyły, że nie powiedziałem nic o tej grze. Także każdy wie, o co chodzi. Każdy wie, o co chodzi. Następny tygodniu już... Tak. W następnym tygodniu już będziemy musieli. Tak. A druga rzecz, taka, która się gdzieś też pojawiła, to właśnie a propos tego, co przed chwilą mówiliśmy, że mój mózg i mój aparat mowy nie do końca są zsynchronizowane, że była kostka... Twój mózg oraz wiele rzeczy nie do końca. Tak. Była kostka K4, którą ostatnio się rzucało w jakiejś grze, którą graliśmy. Tak.
Ja powiedziałem kostka A4. Ale to tak, tylko psim z fanem. A ja już, wiadomo, to a ty już po prostu lecisz, no kostka A4, nie? Ja filtruję po prostu. Tak. Część się zgadzała. Tak, tak, tak. Tam jest, wiesz, jakiś taki alarm w środku. On powiedział, nic się nie zgadza. On powiedział A4, czy to korygujemy? Dobra, puśćcie to. Niech leci. Puśćcie to psim swędem. Dobrze. Piotr pyta, chyba bardziej ciebie niż mnie. Jak DC wypada w porównaniu do Marvel Champions? O kurczę, bardzo inne gry. Marvel Champions. Wiesz, no ty też grasz Marvel Champions, tak, ale mniej niż ja. Bardzo inne gry. No DC to jest tak, wiesz, wpadamy i się lejemy, aczkolwiek niekoniecznie szybko, bo ta nowa... Czy właśnie w DC ostatnio... my się za bardzo nie lejemy. To jest właśnie to, że DC moim zdaniem jest bardziej euro deckbuildingową grą niż Ameritraszową. Bo my zbieramy moc. My kupujemy, my się wyścigamy w kupieniu kart. Od czasu do czasu atakujemy się i bronimy, okay, ale głównie zbieramy tą moc, żeby kupić. Więc to jest w ogóle ciekawe rozwiązanie. A Marvel już jest taki, że już ten mam zbudowany wcześniej deck, żeby nie używać trudnych słów. Więc wchodzę już z tą talią gotową i wtedy zabawa jest rozłożona. Kończę partię, tak, potem siadam z powrotem i myślę sobie, co zrobiłem źle. Ja już mówiłem o tym, jestem w grupie Marvel Champions, w której, która jakby tylko i wyłącznie przypomina mi o tym, że jestem w niej i przypomina mi o tym, że ludzie są wkręceni. Tam są, wiesz, komentarze, jakby ktoś rzuca kartę dnia i opisuje, dlaczego ta karta jest dobra. Ktoś mówi, grałem tą talią w połączeniu z tą talią, mega słaba. I tłumaczy. Ktoś tam mówi, po trzech partiach z kimś tam przestaje. Ma też potencjał ten Marvel Champions, żeby po prostu usiąść, ale zdecydowanie jest o wiele więcej tego, że mogę sobie wcześniej, oprócz tego, że mechanicznie te gry są inne, nie? Że mogę sobie wcześniej coś przygotowywać i szczególnie grając solo, rozpracowywać, czy sobie dobry deck zbudowałem. I to jest fajne dla osób, które... Ja na przykład... Już kończę mój wykład. Tak, bo jesteś bardzo zaangażowany. Ja wiem, ale tu musisz wycinać komentarze, bo już straciłem sam swoją własną uwagę. Ja już wyciąłem dwa w tym czasie, jak ty mówiłeś. Więc kończąc moją myśl, to ja na przykład nie mam takiej dużej ekscytacji aż, żeby budować te deki przed grą. Dlaczego? Ponieważ ja tą moją część kreatywną wylewam, tak? Czy jakby wykorzystuję w tym, że tworzę gry, ale jak ktoś nie ma czasu, czy siły zaangażować się w tworzenie całej gier od zera, no to zabawa w balansowanie i budowanie sobie takiego jakby, wiesz o co chodzi, w ramach zamkniętej ramy, no to to jest coś bardzo fajnego. Koniec mojej myśli. Ciekawe. Dobrze, Łukasz, usunąłem jakieś komentarze w tym, no niestety, Łukasz zabrał czas antenowy, a tutaj później nie, inne programy się pojawiają, więc... Ramówka, jest jak jest, mam informację... O rynku, ile mamy czasu jeszcze? Mieliśmy 15 minut, jak zacząłem przekazywać tę informację, ale tak długo nam przekazuję, że już mamy 14,5 minuty. Tak, sobie Bendy, tego znamy bardzo dobrze. Z naszych komentarzy napisał, właśnie wspomniał, że to K4, A4, o to mi wypomniał. I napisał tak, dziś nie startuję w konkursie, źle spałem, kręgosłup mnie boli. No. I wyobraź sobie, zdziwisz się, wyobraź sobie, że Bendy wygrałby w tym konkursie. Wygrałby. Bo to jest zwycięski komentarz, tylko on mówi, że nie bierze udziału. Czyli sam się wypisał. Więc my od nowa wajcha idzie, nowe pytanie, nowa osoba, ale Bendy by wygrał. Czyli z przed nosa mu spadła nagroda. Tak, no, to spadło. Musi być smutne uczucie. No, nie warto się wypisywać. Ale wiesz, no, ale wiesz, to nie jest tak, że on przegrał. No, nie chciał, no boli go. No, wiesz, czasami się położysz gdzieś. To... Tak. Nie ten dzień. Czyli nie doszacował swoich sił. Tak. Natomiast Bendy też zastanawia się. Moim zdaniem to jest zupełnie sprzeczna informacja z poprzednią. Poprzednia była taka. Rozmawiamy o czymś normalnym. Teraz odpowiadamy na komentarze abstrakcyjne. A Łukasz, bo właśnie to jest wciąż, moim zdaniem, jesteśmy wciąż na ziemi, dlatego że to są najnormalniejsze. Łukasz, ty nie byłeś, a nie czytałeś komentarzy chyba, bo tam są naprawdę... Ja wiem, czasem wejdę i nie wiem, co się dzieje. Tak. Bendy się zastanawia, czy poza YouTube'em my się w ogóle kłócimy, bo sprawiamy wrażenie przyjaźni nieskazitelnej, jak Pat i Matt, Muminek i Włóczyki, Księcio i Toduni, Timon i Pumba, Gargamel i Klakier, możesz mi tam powtarzać, Yogi i Bubu, jak ten koleś, co narysował zaczarowanego ołówka i zaczarowany ołówek. Więc pytanie, czy my się kiedykolwiek kłócimy. Jak Gargamel i Klakier? No tak powiedziałem. My się Przez twoje wesela w sezonie tak rzadko widzimy, że nie mamy czasu się kłócić.
Czy powinniśmy się więcej spotkać po to, żeby się pokłócić? No, my się często kłóciliśmy na przykład o to, że jakiś film jest dobry czy słaby. No, ale zdarzało się też jakieś życiowe rzeczy poprzepychać. Tak. Więc zdarza nam się, że się przepychamy i że się trochę kłócimy. Ale nigdy fizycznie się nie pobiliśmy. Ostatnio mnie zaatakowałeś u mnie w moim własnym domu. A, to prawda, przygniotłem cię trochę. No więc, ale to była oszukańcza walka, chociaż już kiedyś taką oszukańczą walkę na mnie wskoczyłeś i przegrałeś. A teraz? Teraz remisem się skończyło. A to dlaczego my się, Łukasz, nie kłócimy? Z czego to wynika? Jesteśmy takimi dobrymi przyjaciółmi? Ja jestem bardzo cierpliwy i uległy i pokorny. Aha. Jakby to przeważa to, jak ty jesteś upadł. Czy twoja świetność? No. Okej. Okay. W dużym upadku. Okay. Bo ja miałbym ochotę się pokłócić, ale ty mnie zawsze zbywasz. Tak. Macie odpowiedź. No dobrze, więc konkurs wtórny dzisiaj. I lecą kciuki w dół, nie? Jak to nie jest pyszny. Dokładnie, ja buduję swoją markę na ten, że ty mnie kopiesz i depczesz i wyjdziemy i blokujemy kaponierę. No dobrze, więc Łukasz, dzisiaj zdziwisz się, ponieważ Antonio napisał tak. Wygrywając konkurs? No, wytłumaczę. Tak. Konkurs wtórny wygrywają dzisiaj Łuki i Przemo. A pytanie konkursowe brzmiało, na którym kanale na YouTubie zostaną omówione gry DC Wieczne Zło, Papuła oraz Kwiatka na Kwiatek. Gratulacje panowie, zgłoście się do mnie po nagrody. No to... No, w sensie my dzisiaj wygraliśmy i zgłaszamy się do Antonio po nagrody. Więc napisz nam, się. Napisz na kontakt mapa, co wygraliśmy i jak możemy to odebrać. No, dzięki, miło. Dzięki, fajnie. No. Fajnie. No także taki dzisiaj konkurs turny. Słuchajcie, no. Mamy 5 gier trefla do omówienia. Takiego wtórnego się nie spodziewałem. Nie, to mnie zbiłeś z tropu. Myślałem, że tam jest jeszcze jakieś ale. Nie, po prostu wygrałeś. Gratulacje. Słuchajcie, mamy do pokazania wam kilka gier. Tak próbuję jakoś sobie mentalnie posegregować. Może najpierw zaczniemy od tych takich gier quizowych. Później przejdziemy do gry na szybkość, a na końcu gry w stylu poznajemy się. Tak. Więc gry quizowe. Tak. Myśl kolorem. Przemek, ty nie grałeś w juniora, ja grałem z dziećmi moimi w juniora. Tak. Mhm. Jakie masz, ja może powiem w trzech zdaniach jak to wygląda, a potem powiemy jakie mamy tutaj odczucia. Tak. Wygląda to tak, że gracz ma karty z kolorami. Mhm. Są pytania, które są pytaniami obiektywnymi, nie subiektywnymi. I my na te pytania odpowiadamy. Mhm. Pytanie z kategorii, teraz myśl kolorem mamy tutaj trudniejsze pytania. Tutaj mamy dla dzieci troszeczkę prostsze. Dodatkowo w tej wersji junior mamy też na tych kartach zaznaczone, ile to będzie kolorów. Mhm. Czyli ty możesz od razu, jak ja grałem z dziećmi, to tak. Mówiłem, słuchaj, żeby być tylko jeden kolor. Tak. I to są pytania bardzo takie, powiedziałbym, popkulturowe. Mhm. Prawda? Czyli uwaga, kolor piór, i to może ty byś wiedział, kolor piór Cicaletti, postaci z Psiego Patrolu. Przemek, jaki kolor? Jest jeden. Jedna odpowiedź. Pomarańczowy. Odpowiedź brzmi biały. Ewidentnie oglądałeś Paw Patrol. No, ale nudny ptak, no. Kolory lokomotywy Koko z serialu Stacyjkowo. 3 kolory. Więc tu są często kwestie dotyczące jakichś... Junior byłoby dla mnie za trudne. Ja bym zagrał zwykle. No i tu są bajki. Dokładnie. To są tego typu pytania. No i gracze odpowiadają. Mamy notesik, w którym sobie spisujemy te punkty. Tak? Tu sobie je zaznaczamy. Tak, i chodzi o to, że markerem? Na 3-4 trzeba po prostu zagrać karty kolorów, które odpowiadają na to pytanie. Jeżeli ktoś dobrze odpowie, to dobrze odpowie, jak źle, to źle. No. Więc jest tak bardzo quizowo, ale to, co jest wyróżnia, no to właśnie to, tak. Że odpowiadamy nie stricte wiedzą, ale wyczuciem kolorów. No w sensie pytania są zawsze o kolory i wiadomo, że można byłoby odpowiadać karteczkami z napisem czerwony i niebieski, albo możemy to zapisywać, tak. Ale jest jakieś fajne takie ułatwienie, że mamy te karty z kolorami i zagrywamy kolory. Tak, no to jakie wrażenia Przemo z tej skolorio, czy myśl kolorem. Nie, color brain? A, bo to jest color brain. No, to jest to samo, color brain. No tutaj pytania są trudniejsze, ja grałem w tą wersję. No i to jest ciekawe, bo jakby to jest quiz, tak? Ale ma tą taką mechanikę tego, że jeżeli nikt z nas nie odpowie na pytanie, to ono się kumuluje. I nie, jak nikt nie odpowie, to ono spada, a jak wszyscy odgadniemy, tak, to się pula punktów rośnie. Tak, tak. Więc później można zgarnąć więcej. Na te pytania bardzo często są bardzo proste albo bardzo trudne, więc gdzieś tam się trzeba wstrzelić. Więc jakby to nie jest najlepszy quiz na świecie. Tak.
ale rozumiem ideę i naprawdę ciekawe rozwiązanie z kolorami, więc fajne przyjemnie są pytania. Się w to gra. Tak, dokładnie. Nie? Przyjemnie się w to gra. Przyjemne jest to, że to jest proste, intuicyjnie, można szybko w to wejść. No i też fajne jest to, że można tymi w ramach tej gry tak naprawdę troszeczkę pójść samemu i samemu grając, wiadomo, to już w moim wypadku z dziećmi, samemu stworzyć pytanie, na które oni muszą odpowiedzieć tu i teraz. Nie? No i też jakby ciekawe jest to, że wiesz, no normalnie pada pytanie, wiesz, znasz odpowiedź lub nie, a tutaj możesz mniej więcej, wiesz, no, jakie kwiaty mają pomarańcze? Pomarańczowy? Nie, biały. A że kwiaty? No, aha. Flaga Austrii. No, ty mnie pytasz, tak? Czerwony, biały. No widzisz, że jakby niektóre rzeczy, nawet jak nie wiesz, sroka, upierzenie sroki, dwa kolory. Cały czas, ja jestem sobie w ptaki. Czarny? Nie. Dwa kolory. Czarny jest dobry, czy nie? No nie wiadomo, musisz powiedzieć dwa naraz. Nie, naprawdę nie pamiętam, jak była sroka. Czarny i biały? Czarny i biały, no tak. Myślę, że wiesz, właśnie to jest to, że możesz nie wiedzieć, jak wygląda sroka, nie masz jej przed oczami, ale wydaje ci się, że większość ptaków jest taka czarno-szaro-biała, nie? Ja mam mega wiedzę. Więc chodzi o to, że to jest to, że tutaj niektóre rzeczy wiemy od razu, niektóre rzeczy nie wiemy, ale strzelamy, ale wydaje nam się, że gdzieś tam Brazylia, to tam było chyba zielone z żółtym, nie? Tak, i ciekawe jest też, i też jest mały myk, o którym nie powiedzieliśmy, czyli to, że można zabrać komuś losowe kolory raz na grę. Tak, taki psi. Rzucić. Tak. Więc to jest taki po prostu naprawdę luźny wiz. Mamy grę planszową Logo. Jak widzicie, jakby pudełko jest już tutaj mocno obficie oznaczone różnymi logotypami różnych marek obecnie istniejących. No i gra również polega właśnie na tym, że to jest po prostu quiz. Mamy różne rodzaje pytań. Mamy pytania obrazkowe, mamy pytania składające się po prostu z pytania. I zasadniczo odpowiadamy na pytanie i idziemy po to, że punktów chcemy dojść jak najszybciej do końca. Jakby ten myk z pytaniami jest też tutaj ciekawy, bo nie idziemy po prostu za pytanie, punkt, tylko kolor wpływa na to, jak daleko pójdziemy. Nie? To zależy, czyli że przyznawanie punktów nie jest takie zero-jedynkowe, to jest prawda. Tak, no i jakby ciekawe w tym jest to, że jakby karta dotyczy produktu, i jakby są jednego produktu dotyczy jedna karta, na przykład tutaj mamy Empik. Pozdrawiamy Empik. No i pierwsze pytanie jest najłatwiejsze, ostatnie chyba najtrudniejsze, z tego co pamiętam, ale to jest wciąż karta, która dotyczy Empiku. Więc jak nazywają się nagrody przyznawane przez Empik dla najlepiej sprzedających się książek, filmów i płyt? Jak się nazywa? Co? Przepraszam, ja się w ogóle nie skupiłem na pytaniu. Zróbmy jedną kartę, pokaż jedną kartę. A to weź jakiś prostszą niż Empik, ja jestem słaby w Empik. Dobra, no to... A patrz, na przykład to ja tobie zadam. Tu mamy, i to jest też ciekawe, że tu mamy fragment logotypu, ale nie jest cały. I więc uwaga, pierwsze pytanie, podaj pełną nazwę tej marki. Tomcio Paluch. Dobrze. I to jest jakby tak, to czasami wygląda, a czasami wygląda to tak, że tutaj jest po prostu napisane pytanie, czym są te produkty. Tak. Więc tak, dalej Tomcio Paluch. Tak. Jaki produkt sprzedawany jest pod marką Tomcio Paluch? Kanapki. Dobrze. W której sieci można kupić kanapki Tomcio Paluch? Żabka. To w ogóle rozmawiamy z ekspertem. Wymień wszystkie możliwe kombinacje smaków tych kanapek, nie żartuję. Zaczął wymieniać. Chłopiec o imieniu Tomcio Paluch to postać znana z bajek Hansa Christiana Andersena, braci Grimm czy Marii Konopnickiej? Jeszcze raz odpowiedź. Chłopiec o imieniu Tomcio Paluch to postać tylko. Hansa Christiana Andersena, braci Grimm czy Marii Konopnickiej? Braci Grimm. Boom! Wszystkie cztery pytania. Ekspert Tomcio Palucha. Lubię te kanapki. No ale na przykład mamy... Czym z bekonem jest najlepsza. Czym są te produkty? I tutaj jest zakręcony miks. Czym to jest? Zakręcony miks. To będą lody. Nie, jogurt. No, myślałem o jogurcie. No i tego typu zabawa. Nie? Więc jakby chodzi o to, że to są marki, które są na co dzień nam znane i każdy gdzieś tam może się powiedzieć, jak ktoś częściej chodzi do sklepu, to pewnie wie więcej. Tak. No po prostu jakby wykorzystał autor wiedzę, która może się wydawać nam zbyteczna albo potrzebna tylko w sklepach, do tego, żeby tymi produktami grać. To nie jest reklama tych produktów, przynajmniej tak mi się wydaje. No tak, bo to jest reklama wszystkiego naraz. No tak, więc jakby, nie? Marek ze sobą konkurujących. No i to jest fajne, dlatego że w grach quizowych, jak na przykład jak jest kategoria historia, no to ktoś będzie lepszy. Tak. Prawda? Mhm. Jak będzie historia jakoś tam ploteczki ze świata gwiazd, to ktoś inny będzie lepszy. A tutaj mam wrażenie, że to, że to rozmawiamy o produktach, to znów, ktoś chodzi częściej do sklepu, będzie lepiej wiedział, ale odnosimy się czasami nawet wizualnie, czasami tematycznie do czegoś, co
tak z tyłu głowy, no wszyscy tą wiedzę zdobywamy, tak, na co dzień. Tak. No i w formie takiej zabawowej on teraz tą wiedzę odkrywamy trochę, nie? I wiesz, co mi się podoba też w tej grze? Tu jest napisane 2 plus graczy, 12 plus 60 minut. Tak. Ja myślę, że jak najbardziej można grać z planszą i to jest ciekawa opcja, ale to może nam posłużyć jako party games. My możemy po prostu sobie zadawać te pytania w innym charakterze, nie? Jakby tak, po prostu zadając pytania i zliczając punkty, ale możemy sobie siedzieć na kanapie wygodnie i rozmawiać o produktach i to też myślę, że może być ciekawe. Tak, to jest prawda. Więc logo gra planszowa, ona na pierwszy rzut oka ona dla mnie była taka mech, mhm, ale jak zagraliśmy, to mi się spodobało. To są wszystko, przypominam, delikatne gry, więc nie... Tak, tak, tak. To nie stawiamy tego na półce obok jakiejś Szpil strategii. Szpil de Ziare. Więc co mamy dalej? Tak. No to może mówiąc o party game, to powiemy o grze Niezły Blef. Tak. Gra jest też z kategorii prostych, ponieważ mamy planszę, żeby coś spisywać punkty. Tak. No i mamy, mamy pytania. Mamy tych pytań dosyć dużo. Tak. No i tutaj już potrzebujemy co najmniej 3 osób. Ja tylko pokażę, tyle mamy pytań. Sporo, co najmniej 3 osób potrzebujemy. No i teraz ja losuję sobie pytanie, czytam je na głos, zapisuję odpowiedź, tak, przekazuję Przemkowi w lewo. Tak. On tą odpowiedź czyta, ale uwaga, on może w tym momencie wymyślić swoją. Tak. I wszyscy pozostali gracze, dlatego tutaj ciekawiej będzie w większym gronie. Ale w trzech też się jest. W trzech też można grać, ale że ten trzeci gracz wówczas zgaduje. Tak. Tak? Ale jak będzie nas 5, no to pozostała trójka, tak, zgaduje na 3-4. Czyli to, co Przemek przeczytał, to on to przeczytał? Tak. Czy on to zmyślił? No i przyznajemy punkty. I tak naprawdę jak jestem tym, który daje odpowiedź, no to nie mam tutaj żadnego udziału w grze. Tak. Punktowo, ale mam udział w grze. Mhm. Wszyscy pozostali po prostu chcą odgadnąć, a Przemek, tak, który to przedstawia, chce, żeby jak najwięcej osób go nie zgadło. Mhm, tak w dużym uproszczeniu. Tak. I przemyślenia moje na temat tej gry są takie. Na pewno warto grać w tą grę z ludźmi, z którymi się znamy. Mhm. Wszyscy mniej więcej podobnie. Albo ewentualnie na temat z ludźmi, z którymi się nie znamy tak samo. Nie? Jeżeli w gronie jest ktoś, kogo znamy bardzo dobrze, na przykład ja i Łukasz jesteśmy przyjaciółmi i zagralibyśmy teraz z kimś, tak, kogo nie znamy, no to pewnie byłoby to nie fair. Że ta osoba by trochę mogłaby odstawać i nie miałaby tego samego, tak, punktu zawieszenia. Tak, ponieważ to jest fajne, że tutaj odpowiadamy na pytania, które dotyczą nas. Te pytania są bardzo ogólne, tak? Na przykład pytanie pod tytułem co lubię do jedzenia, tak? Nie, więc jakby mogę odpowiedzieć wszystko. Aha. Mnóstwo jest odpowiedzi, bo mnóstwo jest potraw pewnie, które lubię jeść. To jakaś ulubiona potrawa. Tak, nie? Więc chodzi o to, że teraz Łukasz mi da odpowiedź na to pytanie swoje i ja muszę jakby spróbować oszukać wszystkich innych. Albo, no właśnie, blefując, nie? Tak naprawdę za każdym razem ja blefuję, bo nawet jak przeczytam to, co Łukasz ma napisane na kartce, to ja staram się was oszukać, czyli może będę się zbyt długo zastanawiał, albo będę udawał, że coś wymyślam. A my myślimy, że ty udajesz, że udajesz. Więc blef w porównaniu, w połączeniu z tym, że dowiadujemy się ciekawych rzeczy o nas i gramy tak naprawdę naszymi historiami życiowymi. Tak. Bardzo sprawna i ciekawa gra. Wczoraj grałem z moim tatą i z moją żoną. Mm-hmm. Mój tata bardzo rzadko gra w jakieś gry i naprawdę mu się spodobało. Tylko że ja nie zapytałem się go, tata gramy, tylko usiedliśmy, tata się ja tam pił kawę, coś i ja rozłożyłem i on już się nawet nie obejrzał, już grał. Tak. Więc to było ciekawe. Z tym, że on dużo pytań sobie graliśmy tak, że jak ci pytanie nie pasuje, to możesz odrzucić. Mm-hmm. Więc tam było, czego się boisz? Niczego się nie boję, następne pytanie. Twardy ojciec. Ja tak, myślę, tak, że to jest tak, dobry tak, home rule, czyli odrzucamy pytania, których nie tak, chcemy. I drugi dobry home rule jest taki, że blef to nie może być lekka zmiana odpowiedzi. Typu tak, ty mówisz lubię kurczaka, a ja biorę to od razu mówię lubię indyka. Tak. Że jakby, albo lubię kurczaka z warzywami. No, i wtedy tak, to nie jest de facto blef. I to, co powiedziałeś na początku, myślę, że jest trafne. Mhm. Bo jeśli ta gra ma tak jakby warstwę blefu i warstwę poznajmy się. Mhm. Czyli w grupie, której się nie znamy, to będzie warstwa poznajmy się. Mhm. I po prostu wtedy zawsze trzeba trochę dopowiedzieć. Tak. Ktoś dlaczego tak się stało? Tak? Albo dlaczego? O, kurczak jest swoim ulubionym? Tak. Czy zawsze tak było? Dobra, to nie tak, jest jakaś super wiedza. Tak. Super ciekawostka. A w tej, przepraszam, warstwie, gdzie się wszyscy dobrze znamy, tak, no to już wiesz, że ta druga kwestia, tak, czyli czy on rzeczywiście tak, i czy on by coś wymyślił, co ja bym odpowiedział i tak dalej. I ciekawe jest teraz to, że w sensie ciekawe, to nie jest jakoś super ciekawe, ale po prostu można zagrać w tą grę, moim zdaniem, nawet w pracy, w jakimś takim gronie tak, ludzi, po to, żeby się poznać i zbudować jakąś interakcję i integrację. Iterację. I literację. Natomiast wydaje mi się też, że dałoby się w to zagrać przez Skype'a, no bo wszyscy home office'ują się, mhm, tak? I teraz nie mamy tego czasu, gdzie możemy razem a pogadać. Jak mi wysyłasz informacje na karteczce? Piszesz mi na Messengerze?
No pisze ci na Messengerze na przykład. Ja to czytuję i wtedy... No. Mamy Zooma odpalonego, FaceTime'a czy cokolwiek, nie? I mamy oprócz tego jeszcze Messengera. No tak, no w sensie tutaj to jest, tutaj jest rzeczywiście komponentowo, nie potrzeba tego, żebyśmy nawet... Tą quizowe poprzednie też można by było, chociaż no tak. Tam nie mamy tych kart, a to jest tylko tak lub nie. Tak, no dokładnie, nie? Więc nawet nie potrzebujemy. Czemu, ale ty rozwiązujesz problemy normalnie współczesne. Więc jak, jeżeli się okaże, że na święta ze swoją rodziną nie będziecie mogli się spotkać, to każdy karpia swojego. Nie, nawet a czemu? Później Skype. Nie rozważajmy tej opcji w ogóle. Nie rozważajmy tej opcji, nie róbmy. Nie. Łukasz, zawsze ja z tobą święta spędzę. Z pasztetu, galarku się objemy i fajnie będzie. Uwaga! Ja jestem... Przemo, możemy się spotkać na święta absolutnie. Wtrzymajmy się w sobotę, że jest po prostu radośnie, pozytywnie. I trzymamy kciuki, żebyśmy się wszyscy na święta spotkali. Tak. Ostatnia gra, którą wam pokażemy dzisiaj w tym naszym treflowym sprincie, to jest gra, w której nie musielibyśmy mieć dzwonka. Ale jest bardzo fajny. I mamy go. I na końcu pozwalam sobie kilka razy tylko w niego pyknąć. Tak. Przemysławie, masz jeszcze, proszę, jeszcze jedna szansa. Słuchajcie, to jest gra, w której mamy karty. Każdy ma przed sobą kilka kupek tych kart. I na stole leżą cztery odkryte karty. I teraz, to jest prosta gra, ale sprytna. Sprytna dlatego, że daj mi jakieś cztery karty, nie musimy tak robić tu pełnej... Ja wyciągam te karty. O. Czyli tak, ja mam tutaj cztery karty przed sobą, jakieś. Tak? I cztery, i mam tych kupek kilka. Tak. No i teraz w moim... One są równe, na potrzeby tutaj szybkiej rozrywki. Ja mogę naraz oglądać... Masz cztery, nie? Kupki. No, mam dwie, ale dobra, powiedzmy, że mam cztery. I na... W danym momencie mogę mieć tylko jedną kupkę, którą oglądam. O, brakuje mi jednej świnki w tej kupce. Ale nie mam tutaj świnki, odkładam sobie, prawda? I mogę drugą katalię podnieść. O, patrz, mam 50-50. Spleśniały ser, śmierdzące jajo. A, bo to się gra nazywa Bum Bum. Bum Bum to jest seria, że jest dzwonek, a śmierdziaki to jest, że śmierdzące rzeczy. No, to jest poboczna rzecz. Pewnie zabawne dla młodszych graczy. No ale nieważne, chodzi o to, że szybko próbuję wymienić. Teraz odkładam, mogę jedną kartę wymienić ze stołem naraz. I robimy to na czas, szybko, ale przez to, że zarządzamy kilkoma taliami, to zaczynamy zapamiętywać troszeczkę, czego mi tu brakowało. I czasami nawet z jednej, jakby z jednego zestawu, o, muszę coś wyłożyć, tak? I teraz liczyć, że ty tego nie zabierzesz mi i ja sam sobie to wkleję. O, a ty mi to zabrałeś. O. Ale gdybyśmy nie zastawiliśmy kupę, nie? No i teraz, jak zrobię pełen zestaw czterech, tak? Powiedzmy, że mam tutaj cztery, to uderzam raz. Jak zrobię drugi zestaw, to uderzam... Dwa razy. Tak. I tak gramy, aż jeden gracz wszystkie zestawy skompletuje. Tak. No i jakby szybkość, czas, zręczność. Ciekawe, że ten dzwonek wcale nie jest taki super niepotrzebny. Tylko faktycznie, jeżeli ja jestem skupiony na grze i gramy symultanicznie, nie mam czasu wysłuchiwać twoich komentarzy i przechwałek, że już co ty sobie tam ułożyłeś. Tak. Tylko po prostu po dźwięku, tak jak wiesz, dzwon bije 12 razy, wiesz, że jest północ, nie? Tak. No i więc to ja bym powiedział, że granie symultanicznie to nie wszystkim się spodoba. Ja lubię raczej takie gry symultaniczne od czasu do czasu. Także na 3-4 robimy coś w takim... w chaosie, pozytywnym. Tak. No i rzeczywiście to, że jest wspólna pula, z której gdzieś tam zarządzamy, ale każdy ma kilka kupek i ten dzwonek to sprawiają, że naprawdę tak przyjemnie się w to grało. Tak. Pozytywny poziom stresu i zabawy był. To prawda. Więc podsumowując wszystkie gry trefla, o których wam pokazaliśmy, to była tak, to prawda, to była duża paczka gier od trefla. One wszystkie są delikatne, one wszystkie są na takiej zasadzie party games albo delikatne games, gdzieś tam family. W przerwie. Tak, dokładnie. Family, party, kids. Tak. I zupełnie uczciwie trzeba powiedzieć, że tak, to prawda, pudełka są olbrzymie. Ale za to, uwaga. Widziałeś? Widziałeś, czy tak, nie? Że to jest razem. Dokładnie. Otwieram. Tak. Sorry, przejdę ci w słowo. Więc pudełka są olbrzymie, natomiast no, te gry, które wam pokazaliśmy, naprawdę myślę, że to są gry, które od czasu do czasu będę sięgał, gdy będzie taka potrzeba i okazja. I w Blef, tak jak powiedziałem, graliśmy, więc polecamy. Więc 5 gier, jest czego wybierać. Piszcie w to, graliście w środę w wolne. To musi trzeba pójść po nasz mistyczny... I się wydało, że jestem w dresie. No ale co, jesień, taka szaruga i pożoga. Jesteś w dresie, pożoga to nie znaczy to, co masz na myśli. Jesteś w dresie Nike'a, Przemek, także to wstydu nie ma moim zdaniem żadnego. To
też prawda. Delikatny jest. No dobra, no Łukasz. Ciężko próbować. Próbujesz różowy. Niebieski, żeby... A patrz, a ja? Niebieski. Na dzisiaj to tyle. Do. Zo. Ba. Cze. N. I. A. Hej. Cześć.